Dzień dobry Państwu, Maciek z firmy Mawka z tej strony. No i tak, obiecałem, znowu kolejne ciekawe auto na kanale. Ostatnie było Audi TT drugiej generacji, dwulitrowe turbo, które się bardzo szybko sprzedało. A myślę, że dlatego, że było od pierwszej właścicielki od nowości. No i wszystkie serwisy były w Audi, co rzadko się też zdarza, no bo jak ktoś ma kogoś stać na drogi nowy samochód, to i stać go, żeby go szybko sprzedać i kupić sobie jeszcze kolejny nowy z salonu. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Auto pochodzi również od pierwszego właściciela od nowości i wszystkie serwisy były zrobione w ASO Seata. A co konkretnie aucie? Jest to Leon trzeciej generacji w bardzo fajnej odmianie FR z najmocniejszym dieslem, 184 konie, sześciobiegowy manual, przebieg autostradowy 277 tysięcy. O serwisach wam wspominałem i resztę pokażę w środku. No i w bardzo poszukiwanej wersji, oczywiście przez niektórych, coupe, jak to nazwał Seat, czy tam trzydrzwiowej. Naprawdę dopasuje do tego silnika taka buda, jak to mówią. Z wizualnych cech macie lekko przyciemnione szyby, oczywiście z tyłu. Bardzo fajny wzór alufelg, ja go lubię, on jakoś tak łączy nowoczesność z takim starym typem prostej, ładnej alufelgi. No i w wyposażeniu jeszcze bardzo fajną sprawę nadaje to, że ma reflektory z przodu LED-owe, czyli one w środku, jak widzicie, są takie jakby czarne, mają pasek do jazdy dziennej i naprawdę wydaje się dynamiczniejsze troszeczkę to nadwozie z tym. No i oczywiście, no wiadomo, w FR-ku są inne zderzaki przód, tył. Jest to taki pakiet też przy okazji stylistyczny, a tutaj ktoś do FR-a dobrał też przy okazji mocny motor. I tutaj w szybie, jak pewnie widać, jest taki wielki trójkąt, on służy nam do oczywiście asystenta świateł drogowych, czy to jest jakaś kamera. No i przez dzięki temu też mamy asystenta utrzymywania się w liniach. Więc na wyposażenie jak na kompakta, no jak dobrze pamiętam, jest 13 albo 14 roku, ale to później wam pokażę w papierkach, jest bardzo dobre. Czy coś jeszcze mamy na wyposażenie? No oczywiście czujnik z deszczu, czujnik zmierzchu, jest też dopinany hak. Hak, jak tak na szybko spojrzałem, wydaje się nowy, jakby ktoś go nigdy nie założył, ale są do niego dwa kluczyki, jest markowy, Westfalia, tak jakby ktoś sobie chciał podpiąć rowery, znaczy bagażnik na rowery, to jak najbardziej można sobie go założyć i pojechać, gdzieś pojeździć na rowerkach. No i kolejny, taki nietypowy, co się u mnie dosyć często trafia, rzecz, auto pochodzi od pana doktora, kiedyś rzuciłem taki filmik, że ludzie to i tak w to nie wierzą, ale tu wziąłem wam brief, dokument, żebyście widzieli, że naprawdę ktoś go kupił nowego w salonie. No i chyba tak po to troszeczkę mocniejszego, żeby nagniatać między może jakimiś klinikami albo czymś na autostradach. No bo przebieg rocznie, jeżeli jest 13, no to wychodzi mu około 27 rocznie. A, no i zapomniałem wspomnieć, że no jeszcze stały w oryginale, no to też jest rzadkość, no bo jak czasami trafi takie auto w ręce jakiegoś młodego, szybkiego kierowcy, no to potrafi być szybko rozbite. A zaraz tu zrobimy pomiar, to sobie zobaczycie, że jest to oryginał, calutki. No to zacznijmy sobie od papierologii. Proszę, spójrzcie, to jego ostatni TIF, zrobiony w 2021 roku przy przebiegu 219, teraz mamy 277. No i tak jak spojrzałem, auto jest z 2014 roku. Proszę bardzo, tutaj ten mityczny doktor z Niemiec. No i tu widzicie, że jest jako wpisany jeden, bo Niemcy stosują takie coś, że jeżeli Autohaus wam zarejestruje i że będziecie mogli wrócić do domu, to są wpisywani jako 0. No i tu widzicie datę, że tak powiem, zmiany właściciela, to jest jeden dzień.
A żeby jeszcze było ciekawiej, ten auto Brunz GmbH to jest tutaj jako serwis, dalej serwisował ten pojazd. Proszę bardzo, spójrzcie. Pierwszy wpis w 15 roku. Potem następny. Jeszcze jeden 17. Przechodzimy sobie dalej. No i cały czas tutaj widzicie Seat. Że to jakiś przedstawiciel czy handel Seata. Przechodzimy dalej. 178 czy 88. Jeszcze raz. Jeszcze powinno być chyba dwa nawet. W 20 roku. Proszę. W 21. I tu taka ciekawostka, bo niektórzy czasami widzą, jak że jest jakaś po prostu stempel i mówią, ach, no to może nie była ASO czy coś. Po prostu oni, nie wiem, albo czasami zmieniają też swój branding, nie wiem, przestają być autohausem Seata, tylko Skody, lub przechodzą na jakieś inne samochody i dalej, jako że robili Seata, tutaj nie jest podpisane Seat, ale dalej to był ASO serwisowane. No i to chyba był koniec, ale zobaczymy, czy jeszcze coś jest. A nie, jeszcze jest, proszę Państwa, jeszcze z tamtego roku jest przy 241, czyli samiutki, wpis jest pełny, auto ma jeszcze jakieś może chyba akcje serwisowe, ale tu nie widzę, ciężko mi to jedną ręką Wam pokazać, ale mniejsza z tym tak naprawdę. Więc fajny plusik, auto pierwszy właściciel, wszystko zrobione w Seacie, więc nigdy nie robione było po kosztach, czy jakoś tam badziewnie. Dobra, pauza i pokazujemy. No to wnętrze pojazdu. Powiem Wam, że naprawdę już od paru dobrych lat nie miałem tak czystego samochodu. Naprawdę, na z podłogi to można jeść, zero paprochów, bagażnik tak samo i na fotelach nie ma żadnej plamki i w ogóle wnętrze jest świetnie utrzymane. Widać, że tutaj ktoś się nie kręcił, nic nie woził, nic nie kombinował, nie przewoził szafek. Już Wam to pokazuję, że naprawdę jest fajnie utrzymane. Spójrzcie bynajmniej boczek tutaj, jak wygląda od kierowcy. Auto ma prawie 300 tysięcy, on tutaj jest jak nowy. Tak samo tutaj też jest bardzo ładnie utrzymany. No i powiem Wam, że te skórki od grupy Volkswagen dużo lepsze niż na przykład Renówka czy Opel. W Oplu to macie przebieg 50 tysięcy, potrafi być i one już są zdrapane, te ekoskóry. Tutaj też to jest takie wykończenie taką miękką skórką. Oczywiście satynka na klamkach, no przełączniki podobne, jak we czwórce B8, przycisk O3, włącznik tak samo. No i tu jeszcze zapomniałem Wam dodać, że mamy składane elektrycznie lusterka. Proszę, ładnie się złożyły i zaraz nam się ładnie rozłożą. Tutaj też taką fajną, widzicie, białą kropeczkę, że widać, że macie włączony kierunkowskaz. Przyjemnie to Seat wymyślił. Chyba jest też airbag kolejnowy, bo tutaj macie airbag. No i tutaj jeszcze kolejny schoweczek. Dalej przechodzimy sobie na licznik. Na liczniku oczywiście standardowo komputer i inne sprawy. To A, która tutaj widzicie, to jest właśnie asystent świateł drogowych, a to niżej tutaj Lane Assist tak zwane. Fajnie są to zrobione, że te wskazówki wiszą dość nisko i wkomponowane jeszcze są w te dwie tuby, oczywiście temperatura i stan paliwa. Tutaj możecie sobie przełączyć, co tam słychać w samochodzie, włączyć, wyłączyć tych asystentów. OK, wybieracie. No i właśnie Wam pokazuję to utrzymywanie pasa ruchu. Pokażę Wam kierownica. Kierownica też wygląda świetnie. 300 tysięcy, a jest jak nówka. No i to oczywiście nie wspomniałem Wam o tych czerwonych akcentach. Też to naprawdę dodaje temu wnętrzu takiego smaka sportowego. No i oczywiście jest to oryginalna kierownica FR. Tu mamy tempomacik. No tutaj włączniki tych wszystkich systemów. No i oczywiście automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu. Pokażę Wam dalej wnętrze, a potem mówimy, co tu jeszcze jest. Spójrzcie dalej mieszek, jak wygląda. Naprawdę wygląda lepiej niż w niektórych autach, co mają 100 tysięcy, zero zużycia, czyściutki, skóra nieprzełamana. Widać, że po prostu ktoś idzie po autostradzie, wrzucił, rozpędził się, wrzucił i jechał. To samo mamy na ręcznym. Dalej te akcenty. No i spójrzcie, fotele też świetnie utrzymane. Pasażer z tyłu, to mi się wydaje, że jakby nikt nie jeździł. Mamy ISOFIX-a. Kubełki naprawdę wygodne. W schowku mamy jeszcze system e-music interface, więc możecie podłączyć sobie jeszcze Bluetootha zamiast Bluetootha, iPhone'a poza Bluetoothem, tylko przez kabel, ale to już jest taki dodatkowy dodatek. No i tutaj też mamy fajnie, bo klima dwustrefowa sprawna, pokazuję Wam ile jest. No i też ładnie jest to wkomponowane, nie ma mnóstwa przycisków jak w Oplu, tylko po prostu kilka, bo udało się je wsadzić w
pokrętła od zmiany temperatury. Proszę bardzo, mamy zsynchronizowane, czyli ładnie nam się zmieniają. I tutaj fajna sprawa, macie włączenie start-stopu i przycisk mode, czyli on Wam zmienia taki, jak to Seat dopisał, drive profil, czyli albo auto bardziej reaguje na gaz, albo jest bardziej ekonomiczne i to też ustawia siłę wspomagania. No i tutaj widzicie na ekranie, że telefon też sobie połączyłem, ładnie się łączy, szybko, nie trzeba czekać, nie zrywa połączenia. No i tu kolejne ustawienia, możecie sobie wejść w car. Zatankuj paliwo standardowo, jak to u handlarza. No i oczywiście ekran jest dotykowy, pyk, wchodzimy sobie, możemy dotykać z tego, możemy też obsługiwać to oczywiście pokrętłami. Tu duży schowek, oczywiście miejsca na kubki, podłokietnik skórzany, no i tu kolejne schowki i tu gniazdo na zapalniczkę. Nie ma tutaj popielniczki, więc według mnie nie było palone. Jeszcze mamy lustro z fotochromem z tyłu. No i sufit wygląda tak, też jak i dół, perfekt, czysty. Cóż, chyba aucie to tyle. Według mnie naprawdę fajny egzemplarz i warto się nim zainteresować, nawet ze względu, jeżeli komuś przebieg nie odpowiada, to wolałbym taki samochód niż z przebiegiem o połowę niższym i jeżdżonym tylko po dużym mieście. No i cóż, pamiętajcie, że u mnie każde auto jest z gwarancją podstawową i jeżeli możecie ją też przedłużyć do roku czasu, bo podstawowa ma 3 miesiące, a oczywiście każde auto również też jest opłacone, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów w skarbówce. No i jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach dowiozę go na lawecie lub też mogę go zarejestrować, jeżeli ktoś sobie tak zażyczy i sprzedać zarejestrowanego. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, piszcie komentarz lub maila. A jeżeli interesują Was inne samochody, wbijajcie na moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie lub też na Facebooku. I moja strona na Automoto to mavkar.automoto.pl. Pozdrawiam, cześć!